No to wracamy sobie na tereny na północ od Suran, gdzie trafiliśmy sobie na twierdzę Marandus, którą teraz sobie przeszukamy i zobaczymy, jakież wspaniałości tutaj na Jobara czekają. Widoki znajome, już w podobnych miejscach byliśmy. Okej. Dobra, szybko poszło, chyba jakiś mag bitewny. Ale jak już kiedyś wspominałem, akurat magowie to nam są niestraszni. Najgorszy jest ciężko opancerzony rycerz z Claymorem. To może być wtedy problem. Okej, jakiś pokoik. Kolejny ktoś. Okej. Dobra. Ogarnięte. Nic ciekawego. Górny poziom. Dobra, na górny jeszcze nie idziemy. Skończmy sobie tutaj. A może będą jakieś podziemia jeszcze? Kto wie? Solidne drzwi, a za nimi... O, właśnie. Może pojedynczo? Tam ktoś jeszcze był. Okej. O, właśnie. Taki ktoś z Claymorem, to był problem, ale... sprawnie się go pozbyliśmy. Więc zaraz sobie poogarniamy. Przepraszam za ten postój, ale stoper musi być odpalony, inaczej te odcinki troszkę za długie wychodzą. Sprawdźmy sobie, co tu mamy. Śmietnik, tu jakaś szkatuła. Parę sztuk złota, to kolejna skrzynka. No, złoto weźmiemy, reszta oczywiście niekoniecznie potrzebna. Przeniesienie, to już w miarę udaje nam się rzucać. No to lecimy dalej. Tam ktoś kolejny. Okej. Poszło nad wyraz sprawnie. Solidne drzwi. Za nimi ktoś już martwy. Jeszcze jeden. O. Jeszcze jedna. No i cóż, no. Jakaś szalenie skomplikowana ta twierdza nie była, przynajmniej ten poziom. Więc powiedziałbym, że trochę nudnawo, bo poszło aż za łatwo. Ale myślę, że powoli musimy się przyzwyczajać do tego, że jednak Jobar coś nie coś potrafi. I będzie tylko prościej w pewnym momencie. Szklany sztylet to oczywiście bierzemy, bo ma swoją wartość. Okej, tu jeszcze ten pokoik na środku. Szmarak możemy zabrać. No dobra. Chyba ogarnięte, lecimy więc na górę, uzdrowimy się tylko po drodze. O, już całego zdrowia nie przywraca. Fiu, 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 Jobar. Ależ ty masz żywotności dużo. To w tym pokoiku chyba były, nie? Nie, poprzednim. Tak, tu mamy ten górny poziom. Kondycję nie będę odnawiał, zobaczymy, jak nam pójdzie bez niej. Bo w razie czego... O, okej. No cóż. O! Szklany miecz. Jakieś zakłęcie w... zakłęcie. Jakieś zaklęcie wchłonęliśmy. Trucizna przy trafieniu. O, mogło być nieco bolesne, ale na szczęście... O! Okej, tu jeszcze ktoś się chowa.
chyba jakiś mnich. Wręcz nas chciała powalić. Ale niestety. Cities. No dobrze. Już to chyba czytaliśmy. Już to wiem. Proszę bardzo, zabezpieczenia wzrosły. Trzeba będzie nad nimi trochę popracować, bo są dość mizerne i szkoda, że dalej się musimy wspierać różnego rodzaju zwojami, no ale tak to bywa. Fejfolken, część pierwsza. O, jeszcze nie czytaliśmy, traktuję o zaklinaniu. Niech tak będzie. Sprzęt alchemiczny. Słuchajcie, co prawda amatorski, ale... Ale my póki co nie mamy żadnego, więc... Pytanie, czy chcemy to zbierać. W ogóle ty ciężcy jesteśmy. Co ja to dźwigam? No jest takiego szczególnego w sumie. No dobra. Olejemy ten sprzęt. To jest poniżej naszej godności, chyba żeby używać czegoś takiego. Ja myślę, że skoro i tak siedzimy teraz w Gildii Magów, to po pierwsze będziemy sobie odwiedzać kalderę. Ups. A po drugie... Jak nasza ranga będzie rosła, to myślę, że w pewnym momencie będziemy mogli sobie po prostu ten sprzęt z Gildii Magów w kalderze przenieść do naszej chatki w Sejdanin i nikt nie będzie z tego powodu robił jakichś ogromnych problemów. Dzień dobry. O! No naprawdę. Myślałem, że ktoś mnie od tyłu zaszedł, to szczur. Kolejny szklany miecz. No powoli myślę, że będziemy... Formy sztuki akrobatycznej. Większa akrobatykę. No cóż, to było do przewidzenia. Myślę, że powoli trzeba będzie naprawdę selekcjonować wszystko to, co Jobar podnosi, bo... Tak, nie ma za bardzo co robić z tymi rzeczami, nie ma gdzie ich sprzedać, ani nic. Więc pytanie po co? Targać tyle rzeczy ze sobą. No dobra, tam chyba jeszcze zostało wyjście na dach. To sobie wyjdziemy, rozejrzymy się. Dzień dobry i do widzenia. Tawilu. Pyc. Tam jeszcze ktoś chodzi. Jakiś czarodziej. I tu jakiś woj. Dobry czy zły? Dobry. Bard z wielkiego rodu Redoran. Czemu pan mnie nie atakuje? Jak się dostaliście na górę, skoro to wszyscy są bandyci? Nie rozumiem. Tam jakieś ruinki dedryczne. Kolejny rozpraszacz. A wy? O, pan ma ten hełm, który ja chciałem. Aj! Też ród Redoran. To jest ten hełm, który Jobarowi by pasował do szaty. No ból. No dobra, ale przecież nie będziemy go zabijać. A zobaczcie, kolejny raz ten domek unosi się nad ziemią. Nie wiem, czy wy to widzicie, pewnie na nagraniu może niekoniecznie, ale... Może tak... O, widzicie? O. No dobra, wchodzimy do kopuły. A, nic tu nie ma, no okej. O, proszę, ebonowy topór. Też dużo waży, a wartość... No nie. Jakaś miksturka beznadziejna. Dobra. Chyba spadamy stąd. Mamy iść na północ, tu jest jakieś jeziorko. I tak, jedna jaskinia jest... Północny szlak między wzgórzami, a druga jest na szlaku wiodącym na północny wschód od jeziora. Okej. Okay. Tak czy inaczej, możemy dojść do jeziora i jakąś kulturalną ścieżkę sobie obrać. Dobra, proszę cię, nie rób siary, lecz się.
mamy szczurka. Myślę, że tak, tutaj obejdziemy sobie jeziorko. Północny szlak między wzgórzami, czyli chyba możemy sobie... jeszcze tutaj tylko zajrzeć, czy aby nic... Nie, tu nic nie ma. Tu jest jakaś ścieżka. W sensie drogowskaz, miałem na myśli. Kagouti. Tutaj Guar. Jak to w ogóle prowadzi? Północny szlak. No to północny szlak to chyba tam będzie. Pozbędziemy się tylko tych skrzekaczy. Dobra. Ale na wszelki wypadek tutaj jeszcze zajrzymy. Czy tutaj czegoś nie ma? Nie wygląda na to. Tam tylko te ruiny dendryczne. Na razie sobie je ominiemy. Może kiedyś do nich trafimy. A pójdziemy sobie tym szlakiem na północ i zobaczymy, czy uda nam się trafić na którąś z tych jaskiń. Skrzekacze, jeżeli się... O, tu coś mamy, słuchajcie. Punabi. Punabi. Należności względem gildii należy odebrać. No dobra. Tam miksturka. I wchodzimy. Dzień dobry. Manue, to ona. Ale my będziemy sprytni. Rzucimy sobie gadaninę Jobara. Oj, cyk. Naprawdę miło cię widzieć. Jobar przyszedł po należności. A dasz mi spokój, jak ci dam te 2000 septimów? Moje badania wymagają ciągłego nadzoru. Spoko. Masz. Zabieraj złoto, czeka mnie praca. Sugeruję też szybkie opuszczenie tego miejsca. Prowadzimy tu bardzo poważne badania i jeśli będziesz przeszkadzać moim współpracownikom, to mogą się oni nie okazać tacy wyrozumiali jak ja. Ale my mieliśmy jedynie odebrać należności, tak? Okej. Prowadźcie sobie te badania, naprawdę. Jakoś mi to nie przeszkadza. No dobra. Północny wschód od jeziora, Asulipunt. Przekroczyć most do Molag Amur i szlakiem aż do jeziora. Na południu będzie twierdza i ciągnąć się na północ szlakiem między wzgórzami. No powiedziałbym, że to trochę jakby dalej, nie? Wiem, czego nie zrobiłem. Chyba przy Ranis Atrys nie rzuciliśmy sobie oznaczenia i oznaczenie nadal jest gdzieś w Vivek. No nie dobrze. Ale najwyżej użyjemy sobie interwencji Al-Sivi. To gdzieś tam nas przeniesie, może do Balmory czy innego Aldruni. I będzie spoko. Tu coś mamy. Sulipunt. Okej. I my tu mieliśmy kogoś... przekonać Larara Berelota do wstąpienia do gildii. No dobra. To myślę, że za chwilkę go przekonamy. Dzień dobry. Kim pan jest? Ruth Telvanni. Oh. Hello? Okej, czyli tutaj będzie spokój, po prostu prowadzę sobie badania. Strzelam, że ten czarodziej będzie tu gdzieś na górze. Oczywiście, to jest on. Gadalina Jobara. Dawno nie zjawił się tu tak bogato odziany kadzid. Czym mogę służyć? Dołącz do nas. Jeśli zgodzę się dołączyć do gildii magów, czy zostawisz mnie w spokoju? Dobrze. A zatem zrobię to przy następnej wizycie w mieście Balmora. Szybko poszło. Jobar ma taki potężny dar przekonywania po prostu. Coś tu mamy do zabrania? Nie, nie ma. Dobra. Czy mamy jakiś zwój interwencji? W sumie Al-Sivi mnie interesowała najbardziej. A jak nie, to odnówmy sobie manę.
po prostu użyjemy sobie zaklęcia. Gdzie nas przeniesie? Cóż to za mieścina? Aldrun, no. Nie wyszło najgorzej. Przeniesiemy się teraz. W sensie wykupimy sobie teleport do Balmory i będziemy mogli dwa zadanka szybko oddać. Też kiedyś będziemy robić zadania dla Edwiny Elbert tam na dole, ale to może później. Na razie dokończmy zadania od Rannis Balmora. To what do I owe this pleasure? How are you? Three blessings, friend. Szciwosmerzy. Panie Rannis, udało ci się przekonać Larara Berelota, by zgodził się dołączyć do nas? Dobra robota, Jobar. Może uzyskamy od niego jakieś informacje na temat Telvanii. Sądzę, że należy ci się coś za twoje wysiłki. Proszę, weź te mikstury. Czy udało ci się odzyskać od Manway jej należności względem gildii? Czy masz 2000 septimów, sumę, z którą zalega nam Manway? Mamy. Jobar, to się właśnie nazywa dobrze wykonana praca. Żaden iluzjonista przed tobą nie zdołał skłonić Manway do zapłacenia swoich zobowiązań. To dobrze, że można na tobie polegać. By móc występować jako przywoływacz, musisz uregulować swoje należności względem gildii w wysokości 200 septimów. Czy chcesz zapłacić teraz? Doskonale, Jobar. Formalności mamy już za sobą i twoja nowa ranga to przywoływacz. Pewien Argonianin obok oberży przy południowym murze oferuje trening w dziedzinie przywrócenia, lecz nie posiada licencji gildii. Takie szkolenie bez pozwolenia nie ma racji bytu. Ktoś musi go powstrzymać. Kimkolwiek jest ta istota, Gildia Magów nie wydała jej oficjalnej zgody na prowadzenie takiej działalności. Przekonaj gościa, że szkolenie bez pozwolenia nie jest tym, czym chce się zajmować. Czyli będziemy teraz zastraszać. Strasznie takie drastyczne te zadania dla Rannis Atrys. A Gildia Magów wydawałaby się taką grzeczną organizacją. A tu jednak nie. Oberża przy południowym murze. A przywołania najpewniej uczy kolega w szacie, no. Tylko on tam stoi. Nie jesteś stąd. Co chcesz wiedzieć o Balmorze? Tak naprawdę to chodzi o ciebie. A gdybym cię poprosił o udanie się do Rannis Atrys i poinformowanie jej, że szkolenie bez pozwolenia ustało i postanowił wynagrodzić w zamian, na przykład odbywając trening z moim dobrym przyjacielem imieniem Jobar? Tak naprawdę nie do końca wiemy, dlaczego gildia aż tak się otoczepia, w sensie jakby kolega jest konkurencją, rozumiem. Ale jeżeli jest kimś dobrym... Dobra, zgadzam się. Dobrze więc. Mogę przeprowadzić z tobą trening po tym, jak zgłosisz się do Rannis. Tak też zrobimy. Może gdybyśmy sobie rzucili gadaninę Jobara, to dałoby się go jakoś zastraszyć albo załatwić to w inny sposób, ale... Skromny uczony powinien stronić od przemocy, kiedy tylko jest to możliwe. Czy udało ci się powstrzymać szkolenie bez pozwolenia? Czy ten Argonianin przestał wreszcie stanowić dla nas problem? Doskonale. Nie możemy dopuścić do tego, aby trening magiczny organizował każdy domorosły czarodziej. Uczony Itermerel potrzebuje eskorty do miasta Pelagiat. Mi potrzebne są z kolei notatki Itermerela. Itermerel przybył właśnie do miejscowości Balmora. W ogóle nie wie, co się wokół dzieje.
Chcę, żeby ktoś go eskortował do tawerny w pół drogi i do Pelagiat. Mało mnie obchodzi, czy tam dotrze, czy nie. Jobar, rozumiesz mnie? Potrzebna jest mi tylko kopia jego notatek. Powinien teraz siedzieć w 8 talerzach. Te zadania dla Ranis naprawdę są mało czarodziejskie. Tutaj mamy 8 talerzy i to mamy chyba i Termerela. Może rzucę sobie tą gadaninę. Okej. Chodzi o twoje notatki. Dobrze jest widzieć, jak młoda istota, Khajiit, przejawia zainteresowanie nauką. Nie mogę jednak rozdawać swoich notatek każdemu, kto o to poprosi. Może, gdy już osiągniemy Pelagiat. Mogę iść z tobą? No chodź. Już nie będziemy tacy, no odeskortujemy go bez przesady. Nawet sprawnie się porusza, to może nigdzie się nie zgubi po drodze. Jest kawałeczek, się przejdziemy, no. Oczywiście ja wolę sobie poskakać. No chodź, chodź. Do Pelagia wcale nie jest tak daleko, przecież tutaj kawałek za Fortem Księżycowym w prawo, koło jeziorka jesteśmy. No chodź, chodź. Tak w sumie teraz myślę. Czy mamy jakieś zaklęcie zwiększenia? O, zwiększa się zwinność. A gdyby sobie zrobić zaklęcie zwiększenia szybkości, ale na cel, czy tam na dotyk? Można by to było rzucać tym wszystkim towarzyszom. I trochę sprawniej się z nimi przemieszczać. Jak ogarniemy to zadanie, to słuchajcie, zrobimy sobie takie zaklęcie. Spróbujemy przynajmniej. Bo ta szybkość Jobara, kiedy sobie skika, jest naprawdę porządna. Tym bardziej, że mamy już prawie 100 akrobatyki. No ale ci wszyscy, co za nami biegają, no niestety, ale na te sprawnie nie są. Możemy spróbować. Może się uda. Okej, ogar tutaj leci. Spokój się, elfiku. No chodź, chodź. Tutaj chyba w prawo, nie? Kiedyś już tędy biegliśmy. Chodź, chodź. Tutaj w Pelagiat był kowal. Dawno temu go odwiedziliśmy. Ale zajrzymy sobie, może ma ten hełm, który bym chciał mieć. A już nie ma tej... chyba tej kobitki, co... A nie, ona nie stała tutaj, ponieważ... mówię o tej kobitce, co się zakochała w tym bandycie. A stoi dalej tutaj, okej. A coś jeszcze może od nas chcieć, czy nie? No nie. Nie ma nic ciekawego do powiedzenia, no trudno. Chodź, chodź. To jaskinia, którą niedawno czyściliśmy w ramach nadrabiania zaległości i okazało się, że jest tam po prostu jakiś kojec pary bandyckich kochanków. Tutaj czy dalej? Pelagiat, główny trakt. No to... chodź, chodź. To lecimy, główny trakt.
słychać. Ja bym chciał iść do gospody tutaj, no to podejdziemy sobie jak najbliżej. Czekamy chwilkę. No chodź, chodź. Dobra, dobra, thank you, dawaj notatki. Dzięki tobie dotarłem bezpiecznie do osady Pelagiat. To był wyjątkowo dobry uczynek. Nie wiem, czy ranga przywoływacz nie jest dla ciebie zbyt niska. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto z takim entuzjazmem podchodziłby do moich badań. Dowód mojej wdzięczności, przyjmij kopię moich notatek. Uwaga, dotyczące występowania strumieni odchłaniowych. Zmienny przepływ dendronów w strumieniach odchłaniowych może mieć głęboki wpływ na potencjał magiczny miejsc. Magia może dawać często efekty podobne do obecności samych strumieni. Rekonfigurując polaryzację pól dendronowych, można manipulować i śledzić przebieg strumieni w następujących przypadkach. I bla 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 bla, okej. Faktycznie i tak nic z tego nie zrozumieliśmy, także... Dzień dobry, panie Mabestian. Czy ma pan fajny hełm, na którym mi bardzo zależy? Oczywiście, że pan nie ma. Ma pan 400 sztuk złota. Czy mogę coś panu sprzedać? Może te ciuszki ekstrawaganckie. A starą szatę sobie zostawimy na pamiątkę. Zostawimy w domku najwyżej. I tu był... płatnerz. Ulneril. I Ulneril też tego hełmu nie ma. No dobra. No nic. W takim razie na razie żegnam. Interwencja Almsivi. A! Już się bałem, że nas przeniesie do Vivek. Właśnie tutaj z uwagi na to, że te siedziby Gildii Magów są w tych... powiedzmy główniejszych miastach, to też nie do końca jest chyba sens tego oznaczenia rzucać, bo zawsze interwencja Boost czy RMCV i jesteśmy w miarę blisko. Masz te notatki czy nie? Mamy. Czobar, to się właśnie nazywa dobrze wykonana praca. Gildia Magów będzie z ciebie miała pociechę. Według mnie Tashpi Ashibael Margan przejawia ostatnio dziwne zainteresowanie, jakim jest nekromancja. Odszukaj w Margan istotę imieniem Tashpi Ashibael i ją zabij. Gildia Magów nie może pozwolić, aby na naszym terenie działali nekromanci. Margan to było gdzieś Molagmar, a Margan? Gdzie było Margan? Gdzie było Margan? Marmok, Laoa. Sejdanin, Branora. Pamiętam. Ale tam chyba można było łódką się dostać. Jak mi się wydaje. Albo łazikiem? Zeldrun? Spróbujmy to Aldrun. O, jest. Margan. Hop. Ojojoj. My tu kiedyś w ogóle byliśmy? No nie, pierwsza nasza wizyta. Przepraszam bardzo. Szukam Tashpi. Znajdzie się w ostatnim domu przed chramem, po prawej stronie. To chyba jest świątynia. Czyli co tutaj? O. Przygotujemy sobie gadaninę Jobara, to może się przyzna. Cała przyjemność po mojej stronie, Jobar. Jestem Tashpi Ashibael. Czym ci mogę służyć? To twoja pierwsza wizyta w Margan? Toradorańska osada górnicza na północ od Aldrun. Otaczają ją popielne ziemie, a w jej pobliżu znajduje się Foyada Banidat, Czerwona Góra i Upiorna Brama. Przerastaje się ostatnio wiele potworów. Nasilają się ataki na osadników. Na szczęście łowcy potworów są czujni. Spływają tam, aby chronić osiedla. Świątynia Trójcy przesyła tu licznych pielgrzymów, pragnących na własne oczy ujrzeć miejscowy chram, w którym Vivek pokonał potwora, jakim była Dedra imieniem Merunes Dagon.
Ciekawe, ciekawe. A to w sprawie nekromancji? Nekromancja? Nie mam z tym nic wspólnego. Kto ci powiedział, że param się nekromancją? Nie twój interes. Spytaj któregokolwiek z mieszkańców. Żadna ze mnie nekromantka. Każdy ci to powie. Dobrze. Po prostu rzuć się na mnie. O. Ja bym chętnie spytał mieszkańców, ale mnie zaatakowałaś. Nekromantko. Przywrócenie zdrowia. No ja. No cóż, chyba nic tu ciekawego nie znajdziemy. Także wracamy. Możemy do Balmory? Nie możemy. No to najpierw Aldrun. Hop. I Balmora. Why walk when you can run? Welcome, Outlander. Czy mieszkańcom Margan nadal spędza sen z powiek nekromancja? Ashby nie żyje. Jobar, to się właśnie nazywa dobrze wykonana praca. Te zwoje powinny sprawić, że żadni nekromanci nie będą ci już straszni. Gratulacje, twój obecny tytuł to magik, Jobar. Podążaj bez ustanku naprzód. Uważam, że w Gildii Magów przebywasz piekiel wani. Udaj się do siedzib Gildii w Aldrun, Vivek i Sadrit Mora. Z pewnością szpieg przebywa w którymś z tych miejsc. Kiedy już go odnajdziesz, nie podejmuj przeciwko niemu żadnych akcji. Wystarczy, że mnie zawiadomisz. W przypadku tego zadania od razu przeniesiemy się do Vivek, bo coś mi się kojarzy, że to właśnie tam, w pobliżu arcymistrza gildii, kręcił się szpieg Telwani. Ale najpierw sobie kogoś podpytamy. Co nam powiesz o szpiegu? Możemy zapytać o szpiega, czy nie bardzo? No nie możemy. No dobra, to przepraszam. Tu jest szef, Trebonius. Witaj, Jobar. Jestem arcymag Trebonius, szef gildii Vivek. Ależ nie, Jobar. Tutaj nie ma żadnych szpiegów Telwani. Wiedziałbym, gdyby to była prawda. W końcu jestem arcymagiem. Tiram Gadar, mój danmerski doradca, ma oko na wszelką działalność tego rodzaju. Z pewnością nie dopuściłby do tego, aby jakiś szpieg bezkarnie grasował po gildii. Tiram jest niezmiernie przydatny, Jobar. Dzięki niemu wiem, jak na każdą decyzję, którą podejmuję, zapatrywać się będą danmerowie. Miał też wspaniały list polecający. Z pewnością gdzieś tu leży... Mam. Proszę, Jobar. List autorstwa Okato. Do szanownego ma arcymaga Treboniusa. Doręczyciel tego listu to niejaki Tiram Gadar. Chociaż jest on Danmerem, wychowywał się w prowincji cesarskiej. Polecam go na doradcę do spraw polityki Danmerów w Vardenfell z poważaniem Akato, cesarski mag bitewny. Ale ten mag miał nazywać się Okato, a nie Akato. Ewidentne fałszerstwo, nawet imię Okato napisano z błędem. I chyba sprawa się rozwiązała. Nie będziemy z tym szpiegiem gadać, bo mieliśmy tego nie robić. Więc niech Rani zadecyduje, co z nim sobie zdziałać. Tak, właśnie o taki dowód mi chodziło. Doskonała robota, Jobar. Szkoda, że gildią zarządza ten pozbawiony jakichkolwiek ambicji idiota Trebonius. Ten list polecający to najprymitywniejsze fałszerstwo, jakie widziałam od lat. Nawet imię Okato jest błędnie napisane. Proszę, przyjmij te zwoje i sztylet w nagrodę za udzieloną mi pomoc. Sztylet pożeracz dusz. Przy trafieniu absorpcja zdrowia. A nie, to sztylet czarnej dłoni.
To nie ten sztylet. Tu, pożerasz dusz. Przy trafieniu chwytanie dusz. Nie mam dla ciebie dalszych zadań. Może Edwina Waldron lub Skink z Sadritmora będą ci mogli zaproponować. To śmieszne, bo nie przetłumaczyli imienia szefa jako Skink. A w Sadritmorze nie ma żadnego Skinka. Tylko, o ile dobrze pamiętam, jest drzemka w cieniu drzew. Dobrze mówię? No pewnie, że tak. Spokojnie, czemu tak wszyscy naraz? Do usług. Przychodzisz po obowiązki czy awans? Jesteśmy trochę za krótcy, żeby dla ciebie pracować. No dobra. No to Edwina Elbert Waldron. Niech tak będzie. Szanowna pani Edwino. Oto my. Przychodzimy po obowiązki. Co to za niecierpiąca zwłoki sprawa każe ci przerywać moje badania? Jeśli koniecznie chcesz, by Gildia Mago wyznaczyła ci jakieś obowiązki, spróbuję coś wymyślić. Tak, magik z pewnością znajdzie u mnie zatrudnienie. Szukam kopii bardzo rzadkiej krasnoludzkiej księgi zatytułowanej Kroniki Nhuleft. Korzenie tego rzadkiego tomu są niewątpliwie krasnoludzkie. Żadna gildia magów nie dysponuje tą księgą, a jest mi ona wręcz niezbędna do kontynuowania badań. Czy nie masz może ochoty poszukać jej dla mnie? Świetnie, oto 250 septimów. To powinno pokryć twoje wydatki. Muszę też dodać, że wyjątkowo zależy mi na czasie. No dobra, to wiemy już, że mamy wiwek rzadkie księgi Jobaszy. Ale to kawał drogi. A też w okolicach Gildii Magów w Balmorze jest jakaś księgarnia. Może udałoby się tam. Mielibyśmy temat ogarnięty bardzo sprawnie. Ta księgarnia jest gdzieś... o tutaj. Dorisa Darwell, księgarz. Dzień dobry. Kroniki Nhuleft. Tak szybko znalazłem, bo pamiętałem, że mają niebieską kładkę i po prostu się udało. 259. Dobra, stać nas. Dziękujemy bardzo. Siup. Ranis, przesuń. Jeszcze może kiedyś do ciebie wrócimy. No dobra. Skikamy sobie do Edwiny. No nie stój tu tak. Masz dla mnie te kroniki Nhuleft? Udało ci się zdobyć jeden z egzemplarzy? To doskonale, daj mi go. Oj, oczywiście, dostaniesz. Jestem pod wrażeniem. Jaką masz rangę? Magik? Aby twoja skuteczność zawsze stała na tak wysokim poziomie. Czekam już całe wieki, a mikstura wykrywania istot od drzemki w cieniu drzew Sadritmora jeszcze do mnie nie dotarła. Drzemka w cieniu drzew chyba już nigdy tego nie skończy. Udaj się do domu Rosomaka w Sadritmora i jak najszybciej przynieś mi miksturę. Tak, mam takie wrażenie, że Edwina to z Jobara takiego mega chłopca na posyłki robi. Najbardziej ze wszystkich. Panie Drzemku, mikstura. Ależ oczywiście, oto mikstura dla Edwiny. Przekaż jej również moje przeprosiny. Jeśli będziesz kiedyś w pobliżu, zajrzyj do mnie. Może będę miał dla ciebie jakieś zadania, Jobar. A to musiałeś zobaczyć, że jesteśmy... sługusem Edwiny, żeby nam zadanie zaproponować, tak? Ciekawe. Gdzie mikstura wykrywania istot od drzemki? Masz ją? Nareszcie! Czy mogę ją dostać? Wspaniale! Oto mikstura dla ciebie. Magik z pewnością wykorzysta ją w lepszy sposób. I dała nam miksturę niewidzialności. Obecny tytuł to Czarnoksiężnik Jobar. O, z tą rangą to chyba możemy udać się do Ajiry. Tak mi się wydaje. Ciri Lonwe w Gildii Magów Vivek weszła ostatnio w posiadanie egzemplarza Himarwa Medium. To 6 tom starożytnych opowieści dwemerskich autorstwa Marobara Sula. Większość opowieści nie jest oryginalnego dwemerskiego pochodzenia, jednak ta może być wyjątkiem. Opisuje ona jakiegoś golema, czy też centuriona. Czy zechcesz... pożyczyć dla mnie tę księgę?
Spoko. Dziękuję, Jobar. Ciri Lonwe na pewno trzyma księgę gdzieś w pobliżu Gildii Magów Vivek. Za wszelką cenę musisz zdobyć tę księgę i przynieść ją do mnie. Pamiętaj, że jest to przestępstwo przeciw Gildii. To też pilnuj się dobrze, żeby nikt nie przyłapał cię na kradzieży. Na wszelki wypadek przyjmij te zwoje. Masakra. Powiem wam, że czuję się bardzo nieprzyjemnie w tej Gildii Magów, naprawdę. Kopanie dołków pod sobą, morderstwa, to nie jest Gildia Magów. Są jakieś... czarusie z nadętym ego. Ciri Lonwe, dzień dobry. Wiem gdzie iść, więc po prostu tu wejdę, otworzę sobie. Miejmy to z głowy. Przeczytamy sobie to. Zwiększa ciężki pancerz i świetnie. Nic tu nie zaszło. To... Aldrun. Oddamy księgę. Masz egzemplarz Himarwa Medium? Pożyczysz mi tę księgę? Proszę bardzo. Dziękuję, Jobar. Wkrótce zwrócę ci książkę, a w międzyczasie mam dla ciebie inne obowiązki. Od moich studiów odrywały mnie liczne raporty z Margan. Najwyraźniej chata Hulin stała się miejscem jakichś dziwnych wydarzeń. Ponieważ Hulin należy do gildii, sądzę, że naprawdę powinniśmy coś zrobić w tej sprawie. Po prostu nie miałem czasu zająć się tym osobiście. Moje badania weszły właśnie w krytyczną fazę. Czy zechcesz udać się do Margan i załatwić to za mnie? Pewnie. Doskonale, Jobar. Idź do Margan. Z pewnością znajdziesz tam kogoś, kto udzieli ci dalszych informacji. Dzięki tobie ja będę mogła w spokoju kontynuować swoje badania. Więc wracamy do Margan. Ostatnio dostaliśmy się tam łazikiem, więc wybierzemy teraz tę samą ścieżkę. Chata Hulin jest kawałek za miastem. To zadanie też bardzo dobrze pamiętam, więc nie będziemy się za bardzo kręcić po mieście. Od razu skoczymy sobie tam i tam jest jej chata. Historia Hulin jest taka, że... No cóż... Wydawało jej się, że jest lepszym przywoływaczem niż jest w rzeczywistości. Bo mamy tu takiego młokosa. No dobra, tego nie pamiętałem. Czy ten młokos odszedł na dobre? Dziękuję ci, kimkolwiek jesteś. To wszystko moja wina. Chciałem być prawdziwym czarownikiem, a nie tylko zwykłym czarownikiem Hulin, którym pewnie zastałbym do końca życia. Chciałem udowodnić, że młokos przybędzie na moje wezwanie. Wtedy Hulin zaczęłaby mnie traktować poważniej. Cieszę się, że to wszystko się skończyło. Dziękuję za zabicie tego młokosa. Z początku robił wszystko, co mu kazałem, ale potem okazało się, że wywiódł mnie w pole. Tak naprawdę nie miałem nad nim żadnej kontroli. Zaczął roznosić to miejsce na strzępy i zabrał wszystkie moje ubrania, więc zamknąłem się w szafie i to było okropne. Nie chcę być czarnoksiężnikiem, już nigdy nie przywołam żadnej Dedry. No dobra, a co z tą Hulin? Nie wiadomo. Okej. Przynajmniej można sądzić, że gdzieś jest na zakupach na mieście żywa. Może. Tu sobie wskoczymy do miasta. I popędzimy do łazika. Taką trochę skomplikowaną drogę obrałem, ale wydaje mi się, że troszkę było szybciej. Poproszę do Aldrun. Więc... jak w ogóle nasz poziom? A, już. No dobra, czyli trzeba będzie nauczyć się czegoś związanego ze zwinnością i z wytrzymałością. Okej, to zrobimy tak.
Skoczymy sobie na chwilę do Balmory. Do gildii wojowników. Nauczymy się włóczni. Tutaj nauczycielki w podziemiach gildii wojowników. Przy okazji może ktoś tutaj uczy czegoś związanego ze zwinnością? Tarcza? No nie. A szanowny kolega? No nie. No dobra. To tak, pani uczyła włóczni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No dobra, to by było git. A pan? Walka wręcz, atletyka, tarcza. No niedobrze. Chyba, że nauczymy się dla odmiany czegoś magicznego. Żeby już się nie kręcić też za bardzo. Zwiększymy sobie siłę woli. Myślę, że to będzie dobra opcja. A, no właśnie, to co ja robię. Mistycyzm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I teraz tak, bierzemy poziom, a potem mieliśmy zrobić sobie zaklęcie, które będzie podszybszało naszych followersów. Tak też sobie zrobimy. Wytrzymałość, siła woli, szczęście i dziękuję bardzo. Zaklęcia chyba robiło się... Oj! Zaklęcia chyba robiło się tutaj u koleżanki, prawda? Oczywiście, że tak. Premia do współczynnika, szybkość, na dotyk, no może być na dotyk, stopień. No właśnie, ja bym chciał tak na pół minuty, żeby to zwiększało. I o ile jestem w stanie, to... Jesteśmy w stanie to jakoś sensownie, nie wiem, o 25 na razie na przykład? 68% szans. No dobra, no zróbmy to. 25 punktów. Co tak, to może coś dać. No dobra, dajmy sobie, nie wiem, Tani chór. Chyba tak było to zaklęcie z Tibiny. Dobra, utani chór na niego, żeby było wiadomo, że to nie na nas. Kup. Przemyśl swoje osiągnięcia? A dlaczego? Aj, bo mistycyzm szkoliliśmy, to nam daje poziom, no tak. Dobra, to moment. Wróćmy się jeszcze na trening tej włóczni w takim razie. Jakoś mi to w ogóle umknęło, że to zwiększy mój poziom. Niedobrze. Bardzo niedobrze, no ale skoro już tak wyszło. Raz, dwa, trzy. O nie. Z czego nie nauczysz? Wypadałoby ten ciężki pancerz w wiwek podnieść w takim razie. Bo to nas nikt więcej nie nauczy, bo jesteśmy zbyt zaawansowani w tym. Iluzja ta osobowość. Przemianę też chyba mamy w umiejętnościach głównych. No właśnie. No dobra, to na razie nie bierzemy poziomu. W takim razie. Bo to trzeba jakoś sensownie będzie rozplanować. Do Aldrun. Powiemy o tej chacie Hulin.
you may speak. I must say I find you most interesting right now. Please go ahead. Jak tam, Hatahulin? Co ci się udało znaleźć? Czy jest to warte tych nieznośnych najść? A więc Młokos został przyzwany przez czeladnika, Hulin. I to wszystko? Nie wierzę, że musiałam przerwać swoje badania z powodu takiej błahostki. A przy okazji, w czasie moich studiów odkryłam te zwoje. Weź je, może ci się przydadzą. Tak, Jabbar, moje studia nad Himmar Vamidium dobiegły końca. Uwierzysz, że to w ogóle nie jest o Dwemerach? Książka okazała się kompletnie bezużyteczna. W każdym razie trzeba ją odłożyć na miejsce, zanim Cirilonwe zacznie coś podejrzewać. Połóż się w miejscu, z którego została zabrana. May I help you? Nie dziwię się, że ona jest przyjaciółką Ajiry, bo Ajira robiła nam kompletnie to samo. Kup mi miskę, przynieś mi 4 grzybki, przynieś mi 4 kwiatki. Dramat. Co ja zrobiłem? Nie Barbora, miał być Vivek. Ale przy okazji zajdziemy do Ajiry, jak już tu jesteśmy. I zobaczymy, co ma nam ciekawego do powiedzenia. Ajira ma obowiązki dla dobrego przyjaciela Jabbara. Ajira nie ma dla ciebie obowiązków. Jabbar, ale może zdradzić ci sekret. Ajira wie wszystko na temat przedmiotu zwanego Laską Magnusa. Ajira wie, że Laska Magnusa jest w Asu. To jaskinia na zboczu góry Kant, na północny zachód od Malagmar. Laska Magnusa jest twoja? Ajira nie chce jej dla siebie. Przynieś ją tylko tutaj, aby Ajira mogła ją zobaczyć. I to są właśnie te zadania, o których wam mówiłem. Bo mamy Laskę Czarodzieja i mamy Laskę Magnusa. I one chyba obie... To są rzeczy, które Ajira chce zobaczyć, więc skoczymy sobie do Seidanin szybko. Zabierzemy te rzeczy z naszego domku i pokażemy, jakim to nie jesteśmy przepotężnym magiem już, bo mamy takie przedmioty. Na poważnie pracując w Gildii Magów tak naprawdę od paru dni. Ajajajajaj. W którejś skrzyni chyba to wsadzaliśmy, tak mi się wydaje. No pewnie, Laska Magnusa. I Laskę Czarodzieja też mieliśmy. Czy mi się wydawało. O, i Laska Czarodzieja. Weźmiemy obydwie te rzeczy. Też nie jestem pewien, czy Ajira chciała akurat obie laski zobaczyć nasze, ale za chwilkę sobie to sprawdzimy. Balmora. Tak naprawdę, gdyby Ajira chciała, to można by było śmiało te laski jej oddać. Oczywiście jakby zapłaciła, ale chyba nie ma takiej opcji. Ajira, gdzie ty jesteś? O, tutaj. Ajira wie, że Laska Magnusa jest w twoim posiadaniu. Teraz Ajira może ci zdradzić inny sekret. Ajira zdradzi ci w zaufaniu jeszcze jeden sekret. Pierścień Władzy również jest Ajirze znajomy. W ogóle również przez RZ na końcu. Hała, Ajira, jak możesz tak mówić brzydko? Ajira wie, że Vindamea Dretan posiada pierścień władzy. Ajira mówi ci o tym, bo Ajira jej nie lubi. Znajdziesz ją w Ashirbadon, jaskini na małej wysepce na zachód od ruin Balfel. Udało ci się znaleźć pierścień władzy? A nie, nie udało nam się. Ashirbadon, jaskini na małej wysepce na zachód od Balfel. Które to było Balfel? Balfel.
Chyba nie mamy tego nigdzie oznaczonego, ale... się wydaje, że to jest gdzieś tutaj. To jest ten rejon. Więc trzeba go sobie będzie przy jakiejś tam okazji trochę przyeksplorować. Ale skoczmy sobie najpierw do pełzacza. Sprzedajmy trochę rzeczy, trochę zostawmy na ziemi łok pełzacza. Skoczymy do Vivek, odniesiemy tę księgę na miejsce i z Vivek ruszymy sobie na wschód. Chyba będzie najlepszy układ. Takie artefakty, w sensie pożeracz dusz, włócznia gorzkiej litości, takie rzeczy, to wypadałoby w domu zostawić, a nie tutaj. Więc nie będziemy tego tutaj wyrzucać. Także oddajemy księgę. Kobieto, przepuść mnie do swojego schowka. A zanim sobie wrócimy do Edwina Elbert, to wyruszymy sobie na poszukiwania tego pierścienia. I mam nadzieję, że rejon, w który chcę się udać, to jest dobry rejon. Tak kojarzę, że kierunek jest dobry. Najwyżej znajdziemy sobie jakieś inne miejsca, rzeczy i takie tam. Więc... no dobra, ryba w wodzie. Mamy taką... 5 punktów. No to chyba za dużo nie da. No nie, chyba za wiele nam to nie zmieniło. Może pora się wynurzyć. Bo by się Jobar udusił. No i dobra. Tutaj są takie te farmy różnego rodzaju, na których już mieliśmy okazję być. No i to te ruinki, których tam gdzieś byliśmy kiedyś. No ale my udajemy się jeszcze dalej w tym kierunku. O, jakaś jaskinia. O, Fagouti. Beszara. No to co, no słuchajcie, Beszara, rozgrzeweczka na początek kolejnego odcinka. A tymczasem, arrivederci.